rozpoczynam od nagrania tego odcinka, który będzie dla Was wyjaśnieniem. A oprócz tego bardzo dużo materiałów z podróży po Stanach Zjednoczonych. Z informacji o tym, jak tam dostać tani bourbon. Dobry bourbon. Cześć! Witam w kolejnym odcinku Weekly Drum u Grubego Ragnara. Dzisiaj przyniosę Wam parę newsów ze świata bourbonów oraz takie informacje, dlaczego mi nie było tyle czasu, co się pojawi na kanale. Także zapraszam do oglądania i teraz się wszystkiego dowiecie. Przede wszystkim po tak długim oczekiwaniu, tutaj Old Weller pojawił się nie bez powodu, różne edycje. Mam dwa stare Old Wellery, nowszy Barrel Pick sprzed 4 lat oraz najnowsze wydanie zeszłoroczne już z korkiem. Dzisiaj poleję sobie już tą otwartą butelkę. A jeżeli zabraknie, to sobie jeszcze Barrel Picka doleję. Dlaczego zacząłem od Old Wellera? Ponieważ na rynku amerykańskim pojawi się teraz nowa edycja Wellera. Daniel Weller. Będzie to najdroższa pozycja wśród wszystkich Wellerów. 12-letni bourbon, Witted Bourbon, w mocy 94 proof, czyli 47%. I dedykowana będzie ona dla dziadka Williama Wellera, który wystartował z Weller and Stitzel Company. A tak naprawdę to dziadek Weller rozpoczął proces zarabiania na destylacji w Kentucky. Nowy bourbon. Wow. Zawsze lubiłem ten bourbon. A ten nowy bourbon pojawi się w Stanach Zjednoczonych jeszcze w tym roku w cenie $499. Plus oczywiście podatki. Dotąd najdroższą pozycją był właśnie WL, czyli W.L. Weller. I on oscylował w granicach 100 lub $150. Teraz nie jestem pewien, chyba $100, $99. Oczywiście to jest cena MSRP. W takiej cenie bardzo ciężko dostać. I ta pozycja należy do Buffalo Trace Antique Collection. Nie jest to jedyna nowość ze świata amerykańskich whisky. Można powiedzieć, że na salony wkracza Fireball. Fireball jest to whisky cynamonowa, okropna moim zdaniem, ale jest to typowa party whisky, która trafia do nastolatków. I teraz w cenie $20 ma trafić do sklepów wersja beczkowana, starzona w beczkach. Jak to się będzie prezentować? Postaram się Wam w okresie świątecznym przetestować, ponieważ wtedy będę znowu w Stanach i zobaczymy, jak to smakuje. Nie zawiedzie nas również Woodford Reserve, który corocznie wydaje Distiller Series i w tym roku jest to Wheat Whisky, czyli whisky pszeniczna. I jest ona bottled in bond, czyli spędziła co najmniej 4 lata. Rozcieńczona jest do 100 proof, czyli 50% alkoholu. No i pilnowana była przez urzędników skarbowych. Wydanie to rozlane jest do pół butelek, czyli do 375 ml i w cenie $60 dostępne jest w Kentucky przy destylarni Woodforda.
Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jeszcze zostawiłem tutaj troszeczkę tego Old Antique Weller, post jest prozaiczny, będę niedługo nagrywać odcinek porównujący różne edycje. Mam również przywiezione ze Stanów Zjednoczonych próbkę, bo tam nabyłem butelkę i mam w Stanach Zjednoczonych tą butelkę swoją. Wellera Crafted Perfect Bourbon, także też spodziewajcie się, bo będzie to coś unikalnego na polskim rynku, niespotykanego. Ogólnie mam zamiar nadrobić serię o Wellerach, serię o Blantonsach, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam też parę pomysłów na zmiany na kanale, jak chcę prowadzić obecnie format. Już możecie tutaj zobaczyć, że dokonałem pewnych zmian w swoim miejscu nagrywania. W prezencie nawet otrzymałem własny neon, także będzie on mi towarzyszyć przy nagrywaniu moich odcinków w obecnej serii. Ale mam też nagranych bardzo dużo materiałów, które no muszę jeszcze wyedytować, zmontować. To niestety trwa, jest to czasochłonne. A mam materiałów przygotowanych na jakieś 30 odcinków. Nagrałem bardzo dużo fajnych materiałów z polowania na Bourbony w Stanach Zjednoczonych. Samo nagrywanie zajęło kilkadziesiąt godzin. To wszystko trzeba będzie przetworzyć i chciałem to zrobić zaraz po powrocie do Polski. Niestety, albo istety, na początku rozpoczęła się moja podróż tutaj od wizyty na festiwalu w Krakowie i również stamtąd będę miał dla Was materiały. Festiwal Whiskey Cracker Day był po prostu świetny i tutaj pozdrowienia dla chłopaków z Bourbon Lovers Poland. Stoisko było fenomenalne. W przyszłym roku wszystkich zainteresowanych zapraszam. Co bardzo cieszy, coraz więcej wystawców wchodzi w świat bourbonów i amerykańskich whisky. No i tutaj też niedługo nagram o paru nowościach, które się w Polsce pojawiły, bo są to zdecydowanie ciekawe pozycje. Po festiwalu natomiast bardzo ciężko zachorowałem i przez parę tygodni musiałem się leczyć, musiałem unikać komputera. Absolutnie nie mogłem pić żadnego alkoholu. No i tak ten czas minął, że od miesiąca nie zrobiłem nic, co zakładałem. Teraz dopiero się za to biorę. Rozpoczynam od nagrania tego odcinka, który będzie dla Was wyjaśnieniem. I zaraz później biorę się za montaż materiałów już nagranych. Będę starał się je jak najczęściej wrzucać je na kanał. Jest możliwość, że tamte materiały będę również tłumaczyć na język polski z moim własnym dubbingiem. Jeszcze tego nie wiem, nie jestem zdecydowany, ponieważ są to materiały o wypustach, które i tak nie trafią na polski rynek nigdy. Aczkolwiek tutaj muszę powiedzieć, że bardzo świetnie wykazuje się Tudor House. Tutaj zapraszam do odcinka o Rebel Tudor House. O tej buteleczce. To już w zeszłym roku wydali. A teraz w tym roku pojawiła się bardzo fajna butelka Heaven's Door Boba Dylana w edycji na Tudor House Poland i no zobaczę, co to jest. Oprócz tego również na polskim rynku pojawił się Select. Nie jest to wprawdzie bourbon, ale rye whisky. Nie można powiedzieć, że jest to American rye whisky, bo ta edycja jeszcze destylowana była w Polsce. Z Kozubami przeprowadziłem bardzo fajny wywiad. Ten materiał będę się starał w pierwszej kolejności zmontować. Natomiast są to 2 godziny rozmowy plus materiały z tego, jak wygląda destylarnia, więc chwilę mi to zajmie. Bardzo dużo ciekawej historii, jak ta destylarnia powstawała, czym się charakteryzują, ale również oczywiście przetestuję
Private Select na polski rynek, bo taki też się pojawił, 10-letniej High Wheat Rye Whisky, wybrany przez Team Spirit Whisky i ja już to piłem. To jest genialne. To są naprawdę świetne wypusty. Amerykański rynek stał się bardzo chłonny na to, co rodzina Kozubów robi. Tutaj duże sieci zamówiły ich bourbon, który był fatalny. Natomiast ich rye whisky, no mogę powiedzieć, że konkuruje dość mocno z naprawdę pionierami tego rynku. Jest bardzo doceniane. Medale może nie mają takiego znaczenia, bo jak wiemy, te medale to jest taki bullshit troszeczkę na rynku amerykańskim. Ale rzeczywiście wśród koneserów dobrej żytni whisky nowe ich wypusty, te 7-letnie, są bardzo doceniane. No a te 10-letnie, które przypłynęły z Polski, no to zeszły na pniu. Zeszły na pniu, naprawdę bardzo dobrze się przyjęły. No, zmieniłem tutaj troszeczkę wystrój. Tutaj zobaczcie, jak po pijaku, pijąc Eagle Rare'a, malowałem. No i przybyło mi troszeczkę fajnych butelek. Mam Elijah Craig 18-letniego. Ale oprócz tego również Elijah Craig 23-letniego. Że będzie co nagrywać. No i oprócz tego Old Fitzgeralda edycję z 2020 roku, 9-letni Bottle and Bond. I z tego co kojarzę, a właściwie na razie nie będę nic spoilerować, będzie o tym zdecydowanie odcinek. Butelek dość sporo ciekawych przywiozłem. Zdobyłem, wylicytowałem. Więc na pewno ten sezon do grudnia zapowiada się ciekawie tutaj do nagrywania w Polsce. Będę starał się nagrywać co najmniej jeden odcinek tygodniowo, do tego montować materiały, które mam zaległe, więc na kanale powinno się naprawdę zacząć dużo dziać. A oprócz tego bardzo dużo materiałów z podróży po Stanach Zjednoczonych, z informacji o tym, jak tam dostać tani bourbon, dobry bourbon, informacji o tym, jak polować na naprawdę fajne food pairingi, fajne jedzenie, bo znam parę fajnych miejsc na Florydzie i postanowiłem się z Wami tym podzielić, nagrać takie materiały, więc to będą takie luźniejsze, podróżnicze materiały, gdzieś tam powiązane z podróżą w celu zdobywania fajnych bourbonów. No i zostawcie komentarz, co byście chcieli zobaczyć, w jakiej kolejności, postaram się dostosować, bo materiałów mam nagranych od grudnia bardzo dużo.